Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car Mechanic Simulator. Znajdujemy się na salonie aukcyjnym u Kowalskiego i spróbuję dzisiaj wylicytować auto. Tego typu. Jest to Skoda Octavia WRC. Obiecywałem Skodę, więc mamy Skodę. Zobaczymy, czy uda się ją tutaj pozyskać. Niestety nadal mam problemy z nagrywaniem. Nie wiem, czy mi się uda, bo gra mnie wywala. Tutaj wartość auta jest szacowana na niecałe 30 tysięcy, dokładnie 29,957. Ale tutaj mamy dość sporo pieniędzy w portfelu, więc mogę nawet tą kwotę trochę przekroczyć, tak żeby po prostu ta Skoda pojawiła się w moim garażu. Jest 30 tysięcy. Już przekroczyłem dość sporo. 2000. Ale wygrałem. Przenosimy auto do garażu. Dobra, i wychodzimy. Okej, okay, wczytało. Czyli jest sukces, bo też wywalało mi ostatnio. To jest wersja sportowa. Powgrywałem sobie trochę tych autek. Skut i starą Skodę 100 i te właśnie Skody nowsze. Więc ktoś chciał Skodę, proszę bardzo, jest Skoda. Co tutaj możemy zmodyfikować? Z silników jest dość sporo. Jako, że to jest auto sportowe, no to myślę, że tutaj zaszalejemy dzisiaj i będziemy próbować tutaj podkręcić ją maksymalnie. Ważne jest tylko, jaki silnik dobierzemy. Bo tutaj mamy i4 do HC 4x4, czyli ten pierwszy. A ja sobie tutaj jeszcze zrobię fotę aparatem, tak wiecie, roboczo, i zobaczymy, jaki silnik, który silnik ma najwięcej mocy. Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie chyba tylko silnik. Zobaczymy. Stwórz nowy silnik. Mamy taką możliwość i lecimy. I4 DOHC 4x4. Tutaj mamy 279. Czekajcie, sobie będę notował. 279 koni. Następnie mamy i4 SOHC albo też DOHC BFM. Tutaj mamy 279. Tam nie patrzę na newtonometry na razie. Ale to jest to samo. Tutaj się nic nie zmienia. Następnie mamy z doładowaniem i4 DOHC 'tu jest dużo mniej, 180 koni i3 DOHC. No to tu będzie jeszcze mniej pewnie. Czekajcie, chyba gdzieś wcześniej będzie i3. Jest i3 DOHC, ma 125 koni. No, wygląda na to, że to jest najsilniejszy, chyba najsilniejszy silnik. I4 SOHC teraz. ABT. 114 koni. I4 DOHC. AQ. I4 DOHC. AQC, tylko tu jest RWD Ador. AQC jest 145 koni. I i3 DOHC, no to już na pewno będzie słabo. Coś tutaj nie widzę. A tu jest 85 koni. No dobra, no to zostajemy przy tym silniku.
Ale chyba są tak ułożone według mocy od najsilniejszego do najsłabszego. Ten silnik jest najmocniejszy w tej kategorii. I powiem wam, że na tym złomowisku całkiem dobrze wygląda ten samochód. Widziałem gorsze. Nie na złomowisku, na aukcji. Czyli zawsze na aukcji jest troszeczkę lepszy niż auto. Okej, dobra. Zobaczmy, czy nie mam tutaj żadnego bałaganu w pamięci podręcznej, czy w magazynku. No nie mamy. Okej. Zawsze najgorsze to są auta ze złomowiska, potem chyba z aukcji, potem z szopy. I na końcu z salonu jest nowy, nie wiadomo. Dobra, tutaj powyjmujemy sobie co nieco. Tutaj wymaga demontażu. Ok. Rozrusznika, ale z komory silnika. Dobra, i silniczek chyba już możemy wyjmować. Nadal nie mam zainstalowanego tutaj żadnego modu z Nexusa, tego rozszerzającego, no bo chciałem naprawić, wiecie, wczytywanie. No nadal tutaj myślałem, że to jest problem konfliktu z Action, ale okazało się, że za szybko się cieszyłem, bo dzisiaj wywalało mnie tak naprawdę. Nawet z nagrywania NVIDII, więc tutaj jest jakiś mega turbo problem. Wyłączyłem stronicowanie i odpaliło mi teraz, ale być może to jest tylko przypadek. Stronicowanie pamięci zupełnie. Być może tam jest jakiś problem. Ten plik stronicowania bym musiał w ogóle usunąć i może on gdzieś się zaszył w takim miejscu, który powoduje konflikt. Nie wiem. Nie mam na tyle wiedzy. Na razie tutaj intuicyjnie szukam różnych rozwiązań, łapię się różnych, no bo to trochę jak z naprawianiem samochodu. Czasami jakichś rozwiązań jest kilka i nie zawsze wiemy, czy dane rozwiązanie akurat naprawiło ten problem. Bywa tak, że wyjeżdżamy z samochodem od mechanika, który mówi, że tak, to jest to. Silnik na przykład się nie zatarł, tylko trzeba było tam, powiedzmy, wymienić pierścienie. A potem się okazuje, że nadal coś tam nie łapie, nie? Więc tutaj też jest, i w przypadku komputerów jest podobna zasada, że czasami jest kilka rozwiązań, jest ten sam, no tak jak z chorobami, jest ten sam objaw na kilka różnych problemów. No i próbujemy drogą eliminacji naprawić to, a czasami znajdujemy jakiś całkiem nowy, albo jest taka kombinacja tych problemów w komputerze, że one się nakładają i dają jakiś taki dziwny efekt. No ważne jest, żeby mieć aktualne sterowniki, ale to wiem. Chociaż bywa tak, że czasami jakiś nowy sterownik psuje wszystko, nie? Więc to nie jest też do końca. Ale można się zawsze cofnąć. Tak próbowałem robić z Actionem, że znalazłem starszą wersję. Myślałem, że po aktualizacji nagle się coś sypnęło, ale to jednak nie było to chyba. Chyba, że zostały śmieci po poprzedniej grze, poprzedniej wersji gry. No nie wiem. No tutaj jest szerokie pole do interpretacji, do szukania problemu. No ważne, że udało mi się teraz uruchomić. Możecie oglądać odcinek. Nie wiem na jak długo, czy mi się uda go dzisiaj skończyć, ale będę próbował saveować przed każdym wyjściem, tam gdzie jest ładowanie gry, bo tam się głównie szybko wszystko wysypuje. W czasie grania raczej nie, chociaż miałem też takie przypadki przy actionie, że gra się wysypywała.
Natomiast zwykle tutaj mi wysypuje podczas ładowania przy zmianie lokacji. No zobaczymy. Na razie działa. Jeżeli nagle odcinek stanie, no to zrobimy sobie po prostu przerwę i kolejny odcinek będzie, tak, jakiś tam później. Możemy sobie zrobić zapisz grę co jakiś czas. Trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu nie obudzić się z tym, że znowu zaczynamy od zera. Dobra, ja na razie tutaj rozbieram silnik, który jest w całkiem fajnym stanie, więc dużo części będzie można odzyskać. No i mam 4400 śrubek i tego WRC zrobimy sobie na maksa, nie? To nie jest tutaj mega silnik, ale możemy poprawić jego osiągi. To nie jest najmocniejszy silnik w tej grze. Ale postaramy się go tutaj podkręcić i z tych 200, dobrze mówię? 279 koni. Zrobić trochę więcej. Zobaczmy w ogóle tak naprawdę, czy faktycznie tu pokazuje 279 koni. Nie, tu pokazuje trochę więcej, 312, więc nie rozumiem, ale okej. Ale my zrobimy z tych 312, powiedzmy, troszkę jeszcze więcej. Podkręcimy do... Na pewno powyżej 500 będzie koni. Dobra, super, naprawmy co się da naprawić, da się naprawić dużo. Na koncie sporo kasy, no niestety śrubek nie kupię za kasę, nie ma tutaj takiego rynku walutowego. Musimy je tutaj z odzysku zrobić, ale tam trochę będzie rzeczy do... Być może jeszcze też przerobić, więc jakieś jeszcze śrubki nam dojdą. Myślę, że wystarczy nam na... Tutaj mamy tylko 4 cylindry, więc to też jest tutaj jakaś oszczędność przy tuningu. Przy 8 by trzeba było więcej zużyć śrubek. Listy wtryskowe będą wymienione na pewno na nowe. Głowica będzie wymieniona, ale to się po prostu po naprawie sprzeda. Mógłbym to tak zostawić i po prostu przerobić na śrubki, ale tych śrubek byłoby mało, a tak to zawsze jakaś kasa wpadnie. Zawsze ten stosunek po naprawie części, jej wartość rośnie, więc zawsze to jakiś zysk jest. No i blok silnika. Mamy szerokie pole, bo te części nie są bardzo zniszczone, więc tolerancja na naprawianie jest duża. I nie musimy się mocno obawiać. Jest mniejsze ryzyko, że zepsujemy tę część. Jest więcej pól zielonych. No i dobra. Zaczynamy od tłoku. Pierścienie oczywiście to będą zwykłe. I tutaj potrzebujemy tuningu. O, tak. No i dobra. Ja sobie tuningujemy nasze części.
To są niewielkie przyrosty, ale zawsze jakieś. Dobra. Już nam śrubek ubyło. Postaram się jak najwięcej odzyskać. Nie zawsze się wstrzelę. No dobra, nie jest źle. Lecimy dalej. Stłoki możemy założyć. I łożysko muszę kupić. Dobra. To mamy. Potrzebujemy pompę wspomagania, filtr i głowicę. I tu dużo części. No filtr oleju to możemy sobie tu kupić. A resztę części w tuningu. Głowica. 10% wzrostu. A, pompa wspomagania i alternator. Dobra. A, no i wracamy tutaj znowu do naszego kontenerka. Myślę, że spokojnie nam się uda tutaj ten silnik dzisiaj zrobić. Pompa wody. Pompy wody chyba. Czekajcie. Chyba nie będzie w tuningu, nie? Wszyscy zapominam, nie. Pompy wody nie. Dobra, to teraz sobie przekręcę ten silnik. I co my tu możemy... Poczekajcie, jeszcze inaczej. Tak, wyczyszczę listę. Żeby nam się tutaj nic nie myliło. Potrzebujemy rolkę. Potrzebujemy kolektor. I tutaj te cztery listwy wtryskowe. Dwa wałki. Kolektor wydechowy. Okej. Okay. A, i to. Dobra. No to tu lecimy z tuningiem. Rolki nie, ale kolektor dolotowy jak najbardziej. 3%. Listwa wtryskowa. Tu potrzebujemy 4 sztuki.
Wałek rozrządu dwie sztuki. Korektor wydechowy jedna sztuka. I filtr paliwa. Dobra. I potrzebujemy tutaj rolki. Dwie sztuki na razie. Dobra. Ale oczywiście znowu wędrówka ludów. No dobra, mamy to. No, zostało już nam tylko 2000 śrubek. Szybko one nam umykają. Ale tu silniczek też się już ładnie nam kształtuje. Powinno wystarczyć, mam nadzieję. Tu potrzebujemy pewne świece, a tu potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, osiem, nie? Osiem. No dobra. A to zrobiłem? Przepustnicę? Dobra. A, tak. Pokrywa, koło zębate i tu koło zębate, te rzeczy na pewno stąd, a z tuningu świece. Pokrywy nie, turbosprężarkę i przepustnicę. Dobra. Mocno świeci słońce przez te szyby na dachu. Wirtualne oczywiście. Żadnego tuningu optycznego na razie nie robię. Okej, dobra. Musiał mieć ten mod, żeby można było tam zaszaleć, jakieś chromowane wstawki porobić. Dobra. Co my tu potrzebujemy? Raz, dwa, trzy. 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 Wszystko? Wszystko. Zostaje nam 1700. A jeszcze musimy cały wydech tam zrobić. Ale myślę, że z tych jeszcze części różnych się nam uda coś pozyskać. Z zawieszenia na przykład. Dlatego zawsze mówię, że 5000 tak śrubek to jest takie bezpieczna ilość. A miałem troszeczkę mniej minimalnie. Ale... Dobra, wyczyszczę listę i tak, cewki, które też będziemy tuningować, pasek klinowy, coś tu jeszcze jest, pasek klinowy i tutaj jeszcze łańcuch rozrządu.
Osłonę mam. Ja już chciałem kupywać. Koło pasowe chyba. Nie. Koła pasowego nie miałem. Dobra, tu mamy wszystko, zostaje nam... A, jeszcze z tyłu, poczekajcie. Dobra, zostały nam tylko cewki do zrobienia i... I silniczek możemy wkładać. Dobra. 1400 śrubek. Tyle zbierania i tak szybko można je wydać. Dobra, słuchajcie, silnik jest gotowy. Piękny, błyszczący, chromowany. Możemy go tutaj założyć. Na pewno skrzynię biegów też kupimy sobie. To jest przyrost mały, ale możemy potem się pobawić, jak będziemy chcieli przełożenia. Więc to jest ten plus. Dobra. To teraz tak. Mamy trochę części. No, trzeba będzie zdemontować to wszystko. Z jednej strony, teraz jeszcze druga strona. Dobrze. Wymontowane wszystko. Zawsze zapominam, czy ja w ogóle w tym sklepiku tuningu, czy w zawieszeniu. Nie, w zawieszeniu nic nie ma z części tuningowych. Jeszcze zdemontuję sobie amortyzatory, żeby wiedzieć, co kupić. I działamy.
Tarcze sobie jeszcze kupię ceramiczne. Chociaż to też przeszlifuję, bo to mnie nic nie kosztuje. Zawsze jakiś pieniądz wpadnie, kilka groszy. Dobra. No i możemy sobie tu ustawić sortowanie według nazwy. Tak, i amortyzator przedni. A, dobra, i lecimy, tak jak zawsze. Aj, znowu się pomyliłem. Na pewno dwa łożyska. Dobra, łącznik A. Sprężyna, stabilizator przedni. Dobra, tutaj wszystko się, wiecie, naprawia. Tylko weźmy sobie jeszcze cztery tarcze. Okej. Możemy składać. A, jeszcze muszę te. Dobra. Amortyzatory złożyć. No tak, sorry, klocki trzeba kupić. Raz na tył kupiłem 4 sztuki, żeby było. Dobra. To jest to, tu jest to. Tu podokończać, co się da. Dobra. To teraz tak, złożymy sobie tutaj amortyzatory i zobaczymy, jakie opony muszę kupić. Felga Classic 16, 17. Dobra. I opona sportowa 295, 35, 17. 295, 35, 17. Okej. Aj, kurczę, bo mówiłem, brakuje mi felgi, a ja po prostu jej nie zdjąłem. No trudno.
Gdzie tutaj miałem felgę? Dobra, to już są stare. Okej. No trudno. Dobra, zrobię sobie save'a. Dobra, przód mamy gotowy. Teraz wydech. Rura wydechowa początkowa. Co tam dalej? A tam dalej nie ma nic. Ok. Jest katalizator. Tłumik środkowy. I co tam jeszcze? To i to. No trochę tego jest. No to się nie łączy, ale no wiecie. Trzeba im wybaczyć. I przenika za bardzo. Dobra. Więc tak, rura wydechowa początkowa, tłumik końcowy V8, rura wydechowa B, tłumik środkowy i katalizator. Dobra, idziemy. Zostaje mi 600 śrubek. A coś tam jeszcze odzyskam z tych różnych rzeczy. Także nie ma problemu. Tak naprawdę to mi tylko zostaje teraz pompa paliwowa chyba do tuningu i wszystko mamy. O, tutaj mamy zbiornik paliwa. I zbiornik. Także styknęło. Ej, gdzie jest ta pompa? Skupiłem ją. A, tutaj, dobra. Jeszcze może tak faktycznie te śrubki, pozbędę się tych rzeczy. To już będzie na kolejne auto. Bo nie chcę bałaganu przy, wiecie, montażu zawieszenia z tyłu.
Dobra. Mamy trochę części, których mogę się pozbyć. Alternator, głowica, bo je wymieniłem na tuning. To za dużo kupiłem. Skrzynia biegów. Dobra. Czy ja na pewno wszystko tutaj zamontowałem? Aha, bo tu nie ma górnego, dobra. Dlatego. Dobra, to przechodzimy na ten tył. Dałbym to kręcenia. Chciałbym się zmieścić w godzinie, mam nadzieję, że się uda. Jeszcze druga strona. Tak, co do kanału, mam nadzieję, że w tym tygodniu to będzie majówka. Więc wspominając, że pewnie gdzieś się udam, ale myślę, że tych odcinków się troszkę więcej pojawi niż ostatnim razem. Pojawiła się już gra Forest Ranger, więc myślę, że z tego zrobimy fajną serię. Jeżeli mam pełną wersję, bo nie jestem pewien, czy to jest pełna wersja. No na pewno jeszcze wrócimy do łowcy skarbów, treasure hunter, car mechanic, mam nadzieję, że się pojawi jakiś outcoeli, muszę się do tego zabrać, ponagrywać może kilka odcinków, żeby potem łatwo było wrzucać, bo tak to się zebrać, ustawić, porobić zdjęcia, poprzycinać, to trochę roboty trwa, bo robię to ze zdjęć, wtedy najstabilniejszy jest obraz niż nagrywanie. Nie mam takich super warunków studyjnych, żeby sobie pozwolić na jakieś super ujęcia. Dobra, mamy to ściągnięte. Możemy... Możemy zacząć naprawiać. Zastanawiam się, jakby zachowało auto, gdybym na przykład użył różnych felg, różnych wielkości, czy faktycznie to jedno koło na przykład byłoby odstawało, jakby wszystkie miały duże na przykład koła, a jedno byłoby malutkie. Może sobie zrobimy taki krótki odcinek testowy, zwariowany. Co prawda nie oczekuję jakiejś super fizyki w tej grze, ale byłoby ciekawie.
pięknie, udało się. Dobra, amortyzator tylny typ A. Łącznik mała tuleja 3, 6, 7, 8. Dobra. Dobra, co tam jeszcze? To mamy. Sprężyna tylna. Stabilizator tylny typ B. Sprężyna tylna. Dobra, ile tulejek trzeba? 4 już mam. 3, 6, 7, 8. Też 8. Czyli 2. 4. Dobra. Lecim. A, jeszcze. Dobra. Co jest tu z felgami? Tutaj też jest 17. Sportowa 300, 35, 17. 300, 35, 17. No tu muszę pokombinować, 305 wziąłem, bo nie mam tej możliwości. Wiem, że muszę to włączyć w menu dowolną cyfrę, czy po prostu. Ale to będzie jakaś mała różnica, nie powinno to wpłynąć jakoś mega na jazdę. No dobra, robimy tylne zawieszenie. Chciałem podzielić ten odcinek na dwa, ale widzę, że w miarę mi to idzie. Chyba nie trzeba będzie. Bo tu jest dużo części, które po prostu dało się naprawić i nie trzeba ich kupować. Wtedy to trochę przyspiesza ten cały proces. Jako, że tu będziemy mieli 4x4, to trzeba będzie też wał napędowy zamontować. Okej. I powoli tutaj auto nabiera kształtów. Dobra, tutaj mamy, tu mamy. Okej, zawieszenie jest chyba zrobione.
Czekajcie, zobaczmy, czy mi jakieś części nie zostały. Tarcza. Oj, gdzieś się musiałem machnąć. Tak, tutaj nie zamontowałem tarczy. Z rozbiegu. Czy zobaczę z tamtej strony, ale z tamtej chyba było dobrze. Tak. Dobrze sprawdziłem. Dobra, to tak chyba wygląda, że jest ok. Pozbędziemy się tutaj tych przedmiotów. A i tą tarczę mogłem przeszlifować i sprzedać, ale poszła już na złom. No, 700 będzie śrubek. A nawet więcej. Dobra. Zabij grę. Dobra, pozostaje nam tutaj jeszcze pobawić się tutaj tymi elementami. Czyli mamy tutaj wentylator. Oj, nie spuściłem, no oczyszczenie. A widzicie. Dobra, to za chwilę, czyli muszę wszystkie te odessać płyny. Tutaj już z chłodnicy zeszło. I jeszcze serwo. Serwo nie? Chyba serwo już nie ma. Dobra. Tutaj mamy takie ciekawe rozwiązania. Bo mamy filtr. Ej, no, klikaj się. Nie chciał się klikać. Mamy dwa filtry. A, jeszcze filtry trzeba stunikować. Filtr powietrza i 4B. No dobra. Dobra, naprawmy.
Jeszcze akumulator. Czemu go nie... A dobra, widać go. On z boku jest, dobra. Na pewno musimy kupić to. Podstawę filtra powietrza. Pokrywę. Myślałem, że to się naprawia, ale chyba jednak nie. To, to i to. No dobra. Sterownik to będzie w elektryce. Chyba. Chyba, że tu jest sterownik. Nie. Sterownik można tuningować. To tak, ale... Sekundę, zaraz wrócę. No dobra. A, nie zdjąłem jeszcze. Wiedziałem, że czegoś mi tutaj brakuje. Sterownik, pompa. I tak naprawdę zostaje nam tylko bezpieczniki, zostają nam do zrobienia. Aj, trochę mi to zeszło. Będzie ponad godzinka. No ale już zacząłem, to skończę. Mamy tak, dwa przekaźniki duże. Trzy. Średnie, trzy małe. Trzy, dwa, jeden, dobra. Trzy średnie, trzy małe. Bezpieczniki A, trzy sztuki, B, dwie sztuki i jedna sztuka C. Dobra, tylko naprawimy jeszcze obudowę. I będzie ok. I Skoda jak się patrzy. Zobaczmy, czy jest 100%. Jest, udało się. Dobra, pozostaje nam tak, uzupełnić płyny.
Dobra. Do chłodnicy. Czyli przelałem tego płynu do oleju, się zagapiłem. Czekajcie, gdzie jest bagnecik? Zobaczymy sobie bagnecik. No, może bym to wiedział teraz. Chyba jeszcze to serwo. Nie możemy obracać, no widzicie, kamerą, a w tym modzie mogliśmy. O, tu jest bagnet, okej. No prawie na max, ale jesteśmy jeszcze w bezpiecznej odległości. Dobra. Machę zamykamy. Ten kolor oczywiście zmienimy. Mi się zupełnie nie podoba. Dobra, demontaż siedzeń. GW500. Kierownica. Bandit. Dobra, wnętrze mamy. Nie, nie, kontynuuj. Nie chcę wracać do menu. Już się pozbędę tutaj trochę rzeczy. Set będzie. Może nawet 650. No, udało się. Dobra. Ta felga mi tutaj wisi. Tą sprzedam. I dobra, i zostaje nam tutaj tylko teraz naprawa. Czekajcie, czy ja go umyłem w ogóle? Nie mam pojęcia. Chyba nie. Chyba go nie myłem. Od razu dużo lepiej wygląda nawet ten kolor. Poczekajcie. No, teraz jest wnętrze 100. No. Jest okej. Okay. Dobra. No i teraz możemy przystąpić do demontażu. Naszej Skody. Tutaj pewne części są chyba na stałe. Takie jak to koło czy gaśnica. Dobra.
chyba to jest wszystko. Dobra, na pewno szyby musimy zrobić. Drzwi, lewe drzwi przednie. Nie mamy przednich, prawych. Ok. Dobra, przystąpimy do zakupów. Są jakieś tam różne opcje chyba. Nie wiem, czy te części chyba będę je potrzebował zaraz. Ale to za chwilę. Czy ja mam te części? Zobaczmy. Część samochodowa pierwsza jest. Trzecia jest. Drugiej nie mam. Czwartej i piątej i szóstej. Lewe drzwi przednie są. Tylnych nie było. Nie wiem jak z lusterkami, to zaraz zobaczymy. Prawe drzwi przednie. Kurczę, nie wiem czy nie pomieszałem. Prawe drzwi przednie brakuje. Czy z lusterkami jak to wygląda? Lusterko mamy lewe, a prawego nie mamy. I światełka. Widzę, że mamy tak. Lewy reflektor przedni, lewe tylne światło, a prawe światło też mamy, ale prawe tylne światło nie ma. Dobra, jeszcze szyby. Tylny lewy błotnik, tylny prawy błotnik, tylny zderzak. Czy to mamy? Tylny zderzak mamy, ale nie mamy tego. Chyba, że ja po prostu czegoś nie zdjąłem. To zaraz się okaże. Dobra, lecimy. Klatka. Jest. Dobra, te dywaniki trzeba, bo ich w ogóle chyba nie zdjąłem. Dobra, to potem. Dobra, ja go sobie teraz wyciągnę na zewnątrz. Czekajcie. Jak ja chciałem. Chciałem zapisać grę. Dobra. Teraz go wyciągniemy sobie tutaj na 3. Otworzę, bo tutaj jeszcze czegoś chyba nie zamontowałem albo nie wymontowałem. Tutaj dużo brakuje rzeczy. Poczekajcie. Tak, te części
Lewy pedalny błotnik i tylny prawy. I ta część 3, 4, 5. Nie wiem, gdzie one są. Czekajmy. Może trzeba otworzyć bagażnik. Albo... Patrzę, gdzie te części mogą być, bo one są gdzieś. Może pod maską. One są, bo mają procenty, czyli one są. Trzeba je po prostu zdemontować. To jest klatka. Ale numer... Teraz będę się głowił, gdzie to jest. To wyglądało na dywaniki, ale to mogą być te osłony od spodu. Czekajcie, weźmiemy go sobie jeszcze raz na podnośnik. O, podniosę go do góry. Może tam coś będzie. O, jest część samochodowa 5. Część samochodowa 4. A, to nie tu. Czyli niepotrzebnie są te chlapacze. Je kupowałem. Czyli to jest to, ok. I jeszcze mi brakuje tutaj część samochodowa 6 i tylny prawy błotnik. Poczekajcie. O, to jest to. Dobra. Właśnie po tych miniaturkach niewiele wynika, nie? Bo raz ułożone są tak, raz tak. I tam było jeszcze, że brakuje część samochodowa 6. A jak ona wygląda? Zobaczmy. A, dobra, już wiemy, na masty będzie na pewno. A, tu u góry, dobra. Też niepotrzebnie kupiłem, bo była. Okej, jeszcze lustereczko. Mamy wszystko. A, tablice. Czechia oczywiście. No i mam wszystko na 100% zrobione. Słuchajcie, auto jest
przygotowane na wyścig. Możemy sobie sprzedać to wszystko, co mamy. Ewentualnie przerobić na śruby te szyby. Dobra, i te części niepotrzebnie, które kupiłem. No dobra, zostaje tak. Ścieżka diagnostyczna, ale długi odcinek nam się zrobił. Światełka. No i hamownia. Teraz nam wszystko pokaże, jaki mamy przyrost. A nie, dobra, jeszcze lakiernia. Zobaczmy tutaj, jakie mamy możliwości. Jest kolor fabryczny taki. Myślę, że taki chyba będzie lepszy niż ten wyblakły. Ogólnie auto może mieć taki kolor, taki, 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 taki. O, dużo jest ładnych kolorów. Nawet pomarańczowy. A zobaczmy, czy są jakieś naklejki. Brak. No dobra. Myślę, że zostaniemy przy zielonym. Bo to jest taki... Trochę się kojarzy ze Skodą zawsze. Tylko zobaczymy, czy możemy sobie tutaj... Może matowy weźmiemy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasz samochód, jeszcze się przyjrzyjmy mu, zanim go przekażę tutaj na hamownię. No wiadomo, auto WRC, więc do wyścigów. Ma takie kratki, logo Skody, to dużo mówić, no tutaj nieważne, czy jest duży bagażnik, czy nie, bo tutaj jest tylko opona, klatka, a my możemy sobie tutaj usiąść jedynie. Cywilne auto też zrobimy sobie potem. No wiadomo, tutaj jakieś takie karbony. No, jak to w autach WRC. Możemy przenieść go teraz do hamownię. No i zobaczymy, czy tutaj się... Czy będzie powyżej 500? Myślę, że spoko będzie. Mamy klasę A. Robię zdjęcie, bo może to jedyna okazja. Słuchajcie, ja sobie teraz zrobię zapis i jeżeli gra mi wywali, to sobie nie zrobimy wyścigów, po prostu będzie koniec odcinka. Ale jeżeli się uda, no to jeszcze zobaczycie, jeżeli tutaj gra się nie wykrzaczy, to jeszcze zobaczycie wyścig na sam koniec odcinka. No dobra, to ja się tak pośrednio z wami żegnam. Ale może się uda odpalić.
Odpaliło się. Dobra, klasa A. Płacamy dużą kasę. Zaczynamy od razu z grubej rury. Z Batmobilem. Volkswagen kontra McLaren. McLaren kontra McLaren. To jest obojętnie. Batmobil kontra Batmobil. Albo Pagani kontra Volkswagen. Ford F100 kontra Ferrari, McLaren, Batmobile i Pagani, a tam obojętnie co. Dobra, startujemy. No szanse są pewnie niewielkie, ale... Tak wygląda nasza Skoda. I tu mamy tylko 6 biegów, więc nie wiem czemu ona... Myślałem, że nas nie leży. Gdybym miała więcej biegów, to bym wyciągnęła więcej. 258. I musimy się tak doczłapać do mety. Super, no udało się wygrać. I nawet się dobrze trzyma auto trasy. Jeszcze dodatkowo trochę pieniędzy wpadło za ten. Tutaj będziemy się ścigać z McLarenem. McLaren kontra Batmobile. Dobra, tutaj obojętnie co ja tam tutaj wybiorę, ale jest stawiam na Batmobile. Zobaczymy jak z McLarenem nam pójdzie. Dobra, oj, oj, oj. No niestety... Uciekł nam. To kwestia skrzyni biegów. Znaczy, jesteśmy szybsi, to jest ciekawe. Ha! Udało się. Mamy większą prędkość maksymalną, mimo że to przyspieszenie. To się udało wygrać. Super. Jestem mega, no. Nie wyszło mi, co prawda, wiecie. A tu niestety poprzegrywałem. No, będziemy się ścigać z McLarenem w Formuły 1. No, to jest wyżej dokładnie oceniane. I tutaj jest Batmobil. Dobra, półfinał. Czy półfinał jest dla nas, czy nie? Także po prostu tak tutaj opóźniam zmiany biegów. A, no trudno. Nie wygramy, to nie wygramy. Nic się wielkiego nie wydarzy. No, ale tutaj akurat wygrywamy. Tylko trzeba przekładać te... biegi. Chociaż i tak bym wygrał, bo mam tutaj, na tyle jest ta długa trasa, że po prostu nadrobiłbym potem. Super, jeszcze tu wygraliśmy. No i tutaj pojedynek gigantów, Skoda Octavia WRC kontra Batmobile z Arkham Knight. Uwaga, czy finał jest dla nas? Ładnie wymalowany jest, stylizowany ten Batmobilek. Kiedyś będę taki miał, na pewno w tej grze.
O, i coś mi się tam wydarzyło. Gdzieś tam uciekł. Pytanie, jaką ma prędkość maksymalną? O, chyba jednak nie wygra. Ja jeszcze nie tuningowałem ani skrzyni biegów, więc tutaj... Słuchajcie, udało się wygrać finał. Gratulacje, 14 tysięcy. Jestem zwycięzcą. I to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze spróbuję teraz wyjść, zobaczymy, czy gra mnie nie wyrzuci. Czy uda nam się wrócić do garażu. A fajnie byłoby wrócić. A jak nie, no to drugi raz się z wami żegnam już po prostu. No i gra mnie nie wyrzuciła. No, czyli dobrze jest. Super. To żegnam się po raz trzeci do następnego odcinka. Cześć.